Dzień dobry, ja jestem Piatas 5, witam was w kolejnym odcinku serii Zapytaj Piatasa. Sorry, mam sporo pytań naprawdę od was i w sumie dzisiaj odpowiem na wszystkie pytania z części drugiej, gdyż musimy trochę nadrobić zaległości. Znaczy ja muszę nadrobić zaległości, długo je nagrywałem, no nie tak długo w sumie, ale no mnie zawodowe egzaminy miałem ostatnio, dlatego te dwa dni ostatnio nie było żadnych filmów. Wcześniej po prostu jakoś tak nie miałem materiału za bardzo i miałem problemy z tą kamerą, bo nawet teraz nagrywając ten odcinek Zapytaj Piatasa mi się baterie wyczerpały w aparacie. No kurde, to jest jakaś masakra w ogóle. Nagrywam ten odcinek Zapytaj Piatasa po tym, jak już wrzuca się Awakening of Shattered Life custom do Amnezji. Oj, ten custom jest wyborny, naprawdę. Dobra, przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli pytania. Pierwsze pytanie, czy jadłeś kiedyś burrito? Nie. A co to jest? Co to jest burrito? Poważnie, nie kojarzę. Nie jadłem burrito. Chwila. Muszę sobie to sprawdzić w internecie, bo jak ja czegoś sobie nie sprawdzę w internecie, to jest potem masakra. Burrito. A, no to już kojarzę. Nie jadłem. Nie, no naprawdę nie jadłem. Czy nakręcisz Let's Play z Alan Wake? A propos właśnie nagrywania, bo jest dużo pytań o to, czy nagram tamto, czy to. To słuchajcie, zobaczę jak... Zobaczy się, no tak powiem. Na liście mam teraz różne inne tytuły. Dlatego... Poczekamy, zobaczymy, tak? Jeśli będę miał czas, będę miał na przykład ochotę na nagranie tego akurat, no to oczywiście nagram, bo czemu by nie. Ale Alan Wake zdaje się fajny jest w miarę, więc możliwe, że powstanie kiedyś taka seria. Na razie mam w planach inne serie, inne produkcje, inne tytuły, więc na razie nie myślę za bardzo w przyszłość, co będę nagrywał. Kto wygra Euro? No jak to kto? Hiszpania! Czy będziesz kręcił inne gry oprócz horrorów? To jest dobre pytanie, naprawdę dobre pytanie. Chyba tak, bo nie wiem jak kiedy była to druga część tego Zapytaj Piatasa, także nie wiem czy moja nowa seria stare gry tam właśnie Powrót do Przeszłości powstała po tym czy przed tym. Nie wiem, w każdym razie jest seria Powrót do Przeszłości, stare gry, tak, tam raczej horrorów za dużo nie ma, bo to wiadomo, kiedyś to inny był poziom strachu. Możliwe, że nagram jakieś przygodówki, myślałem o Syberii, ale Syberia jest strasznie długa i strasznie dużo razy już to grałem, chyba z 20. Także nie wiem, no zobaczę, bo naprawdę nie wiem co ja będę nagrywał, bo to po prostu tak spontanicznie przychodzi, tak? Czyli jest jakiś tytuł, to sobie nagram, tamto sobie nagram i tak wychodzi w sumie. Chociaż nie wiem czemu, ale jakoś preferuję horrory, nigdy nie lubiłem za bardzo horrorów, ale teraz ostatnio to jestem tak napalony na horrory, że... Zrobisz Let's Playa z Diablo 3, jak już wyjdzie. Z dwójki też byś mógł zrobić. To jest akurat pytanie łatwe do odpowiedzenia, bo Diablo 2 znajduje się na kanale chwytliwego gracza, czyli byłego Satrixa 321. Tam nagrywamy ja, Krzychu oraz Michael, więc zapraszam serdecznie, możecie sobie obejrzeć. Z Diablo 3 też pytanie kiedyś było właśnie na kanale Krzycha. I Krzychu bynajmniej planuje też coś takiego. Znaczy twierdzi, że poczekamy, zobaczymy, tak? Może z trójki też będzie. Na razie dwójka jest w produkcji, więc jest to tam już chyba 7 odcinków. Ale chyba to zdążyliście zauważyć, bo to stare pytania są dosyć kurcze. Nakręcisz Quake'a. Ja osobiście chciałbym zobaczyć, jak grasz w to. To zależy jakiego Quake'a, bo dwójkę mogę zagrać, dwójkę grałem chyba 20 razy, wszystkie sekrety znam, wszystkie miejsca, także to jest gra mojego dzieciństwa po prostu. Bardzo dawno temu w to grałem, jeszcze na Pentiumie dwójce. Czyli możliwe, że nagram, ale słuchajcie, jak się zastanawiam, czy zainstalować tekstur paki jakieś specjalne do Quake'a dwójki, bo jest naprawdę fajny HD tekstur pak. I on naprawdę zmienia zajebiście całą grę, nie? Jest w sumie to samo, wszystko te same lokacje, miejsca, potwory, tylko że w nowej grafice. Odnowione, ładnie wszystko. W jedynkę się nie opłaca moim zdaniem, jedynka nie ruszyłaby mi nawet. To jest stara gra jak świat, jeszcze Pentium jedynka. Także jedynka Quake odpada, dwójka na pewno nagram.
Tak, na pewno nagram, bo w sumie już wiele osób mnie prosiło to. Co sądzisz o polskiej szkole? Mam tu na myśli system nauczania i nauczycieli. Wiecie co, ja to chyba przeznaczę odcinek. Dobra, zapiszę sobie to. Zapiszę sobie to, bo. Bo powiem tak. Jest bardzo obszerny temat i naprawdę ciężko to umieścić w jednej odpowiedzi. Dlatego sobie zapiszę system. Nienawidzę tego telefonu. Kurwa. Nauczania. W szkole. Dobre pytanie, naprawdę. Ja mam pewne zdanie na ten temat i chętnie się z wami nim podzielę. Bo to nie jest tak, że ja tak po prostu mam gdzieś ten temat, tak czy coś, bo to mnie osobiście bardzo dotyczy i bardzo się ostatnio ciekawych rzeczy o tym dowiedziałem. Na własnej skórze, można by powiedzieć. Także z chęcią odpowiem na to pytanie w kolejnym Ataku na Marginesie. Czyli czekaj na to z niecierpliwością. Uważasz się za ciekawą osobę, czy raczej za kogoś wybitnie nudnego? Słuchajcie, to już wy musicie ocenić. Wiem, że to jest głupia odpowiedź, zawsze tak się mówi, tak, tak. Więc powiem szczerze, że uważam się za osobę... To zależy, naprawdę. Zależy od sytuacji, zależy od miejsca. Ja uważany jestem za osobę ciekawą, tak mi się bynajmniej wydaje. Ludzie, z którymi właśnie jakoś tam znaczy, jak się mówi? Ludzie, z którymi mi przestało przebywać, spotykać się z nimi, to w sumie nie narzekają, tak? Dowcipy Marit Biergen są już słynne w całej klasie, więc... nie, uważam, że jestem osobą ciekawą, ale jeśli wy macie inne zdanie, to wy musicie sami to określić, sami jakoś to... Na pewno nudny nie jestem, o, w ten sposób bym powiedział. Chyba, że naprawdę zły humor, bo jestem wyjątkowo smutny czy coś, to... czym się interesujesz, tak poza grami? Interesuję się militariami? Kurde. Bronią, ogólnie bronią. Bronią, tak. Czym jeszcze? No... Mam coś takiego, co się nazywa zbieractwo, tak? Lubię zbierać różne pierdoły. To nawet nie muszą być, słuchajcie... Znaczki, tak, monety czy coś, tylko po prostu wszystko, co można zbierać. Kolekcjonerskie gry mnie bardzo też kręcą. Zawsze chciałem kupić jakieś wersje kolekcjonerskie, edycje. Wiecie, tam w środku książka z artami producentów, tak, ręcznie rysowane jakieś tam postaci, coś, te sprawy, to mnie bardzo interesuje. Na półce na pewno bym postawił. tak, poza tym to słuchajcie, swojego czasu interesowałem się elektroniką. Lutowanie, tworzenie własnych układów. Nawet miałem w planach zrobienia kalkulatora na takim procku na galu. Nie na galu, kurde. O, dzisiaj słuchajcie, nie mam naprawdę coś głowy do myślenia. Stary procesor do obliczeń. A na A jakoś. Nie wiem, w każdym razie taki kalkulator binarny, co przelicza mi binarkę na różne takie inne ciekawostki. Bardzo mnie kręciły takie właśnie świecąco grające rzeczy, tak? Czyli, że coś można zlutować z diody i one tylko świecą, na przykład. A dzisiaj gry komputerowe tylko i wyłącznie. Dobra. Czy lubisz rysować i czy pokażesz nam swoje rysunki? Ech, nie lubiłem i nie lubię rysować, aczkolwiek kiedyś wziąłem się jakby za narysowanie za pośrednictwem pewnego poradnika w internecie. Już oczywiście mogę wam pokazać, bo to gdzieś przy sobie mam. Spoko, chwila, cholera. O dobra, jest. Słuchajcie, będziecie się śmiać, bo nie zachowałem w ogóle proporcji, aczkolwiek... Tak, daję wam pełne prawo do... posiadania pewnej zwały z tego... Czekajcie, sprawdzę, czy to widać w ogóle. Z tego rysunku. Takie oto sobie oko. Ręka miała być o wiele większa, nie śmiać się tam. Widzę, że się śmiejecie. Miało być coś takiego, takie spojrzenie przez dziurę w ścianie, no. Coś w tym stylu. To jest jedyny rysunek, który narysowałem, poważnie. Więcej nie będę rysował. O mój Boże. Propsujesz Krocucha 12? Nie.
Nie, słuchajcie, nie żebym go jakoś hejtował, bo nie hejtuję go na kanale, nie piszę mu jakiś tam... To ja chyba w ogóle nie oglądam, tak? Nie oglądam go, bo po prostu mnie wkurwia, dlatego go nie oglądam. Powiem szczerze, co mnie wkurwia, ale to w kolejnym chyba odcinku tak na marginesie, bo to jest też bardzo ciekawy temat. Nie powiem, że nie jestem trochę zawiedziony tym, że koleś, który nie ma żadnego pojęcia o tym, co robi, nie ogarnia w ogóle niczego, co się wokół niego dzieje. Czy to... Ja mam to naprawdę w dupie, czy on to udaje, czy on rzeczywiście taki jest. Prawda jest taka, że to on ma 14, tak, tysięcy iluś tam widzów i... Co z tego, że połowa z tych widzów go hejtuje, jak i tak go subskrybują jego kanał, jak i tak go oglądają i tak ma dużą oglądalność, czyli rozumiecie, o co mi chodzi, tak? A taki, powiedzmy, ktoś, kto dopiero zaczyna na YouTubie jakieś swoje filmy kręcić, to nie ma szansy się wybić przez takich właśnie kretynów jak Klocuch 12 chociażby. Dlatego ani go nie propsuję, ani go nie hejtuję, po prostu ja go omijam szerokim łukiem. Co lepsze, Pepsi czy Cola? Pepsi. Ha, bardzo szybka i prosta odpowiedź. Czy planujesz nagrać jakiegoś oldschoolowego shootera poza Doomem? Na przykład Serious Sama. Poza Doomem, poza... Tak, Serious Sama? Możliwe, możliwe. Zobaczę. Ale słuchajcie, tak prawdę mówiąc, ta seria Powrót do przeszłości, tak? Stare gry, retro, te sprawy, to... Nagrywam gry tylko i wyłącznie te, które ja znam. W sensie w te, które ja grałem bardzo dawno temu, takie gry mojego dzieciństwa, tak? Czyli ostatnio jak był Samus Suricate, to tak, grałem w to, naprawdę, i bardzo mi się podobała ta gra. Nie powiem wam, co było następne, ale wszyscy to na pewno pamiętają, wszyscy to kojarzą, bynajmniej ci starsi, nie wiem, czy ci młodzi też powinni pamiętać. Czy grasz w League of Legends? Jeśli grasz, to na jakim serwerze i jaki jest twój ulubiony bohater? No niestety nie gram, znaczy nie wiem, niestety, bo odpowiedź, bo pytanie było bardzo rozwinięte. A muszę tylko odpowiedzieć, nie grałem w League of Legends, dlatego nie mam ulubionej postaci bohatera. Także słuchajcie, to by było na tyle, strasznie się dzisiaj coś zakręciłem, wybaczcie mi to, aczkolwiek, wierzcie mi lub nie, wstałem dzisiaj o 11, bo nikogo w domu nie było, kto by mógł mnie obudzić, budzik mnie obudził o 9.20, ale go zlałem totalnie, czyli sobie budził, a ja sobie spałem. Także jeśli jest wolne, jeśli są weekendy jakieś czy coś, to ja śpię do 12 nawet. Rekord 12.30. Aha, nie pobijecie mnie. Dobra, to by było na tyle. Komentujcie, jak to by pokazać. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę, nie żałujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnych Zapytaj Piotasa, w kolejnym Atak na Marginesie i Let's Playach. Na razie.